skupmy się, skupmy się na początku tej rozmowy na schorzeniach związanych z prostatą. Ja natomiast zajmuję się również taką działką, która dotyczy pacjentów z zaburzeniami płodności i zaburzeniami generalnie rzecz biorąc erekcji. Coraz większy odsetek populacji ogólnej na świecie ma coraz niższy poziom testosteronu i również cały czas systematycznie spada jakość nasiona. Coraz więcej par ma już problemy z naturalnym poczęciem. Jest to określone na mniej więcej około 15% par starających się o dziecko. 15% par, no to ludzie to jest spory odsetek. Na niepłodność, na zaburzenia płodności starają się zarówno czynniki męskie, jak i czynniki męskie.